Witam Państwa ponownie w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy. Ze mną są Karolina Rokita i Jan Jędrzejewski z organizacji studenckiej ISEC. ISEC to dość częsty gość w naszym studiu, ale być może ktoś z Państwa jeszcze ich nie poznał, także może trzy słowa, moi drodzy, czym ISEC jest? To na początku tak powiem, że ISEC jest największą na świecie organizacją studencką. Funkcjonujemy w 113 krajach i zrzeszamy ponad 86 tysięcy osób. Dobrze. Czym się zajmujecie przede wszystkim? Przede wszystkim nasza organizacja ma na celu zapewnienie doświadczeń liderskich i rozwój osobisty naszych członków, głównie poprzez program praktyki i wolontariatu. Rozumiem. To tyle tytułem wstępu, na czym i czym się zajmuje organizacja ISEC. I teraz tak, nasz główny temat rozmowy, Business Top Talents. Cóż to takiego? Projekt Business Top Talents jest skierowany do przedsiębiorców ze Szczecina, z Goleniowa, ogólnie z regionu Pomorza Zachodniego. I w ramach tego programu firmy uzyskują możliwość przyjęcia do siebie na praktykę studentów z zagranicy. Dobrze. Co mają na celu takie praktyki? Przede wszystkim takie praktyki mają na celu dostarczenie profesjonalnego doświadczenia tym studentom oraz z drugiej strony na wymianę doświadczeń między osobami z zagranicy a przedsiębiorcami z Polski. Czyli taka obopólna wymiana doświadczeń z różnych stron świata, bo studenci przyjeżdżają z całego świata, można powiedzieć. Tak, ze 112 krajów. Z całego świata. Dobrze, to może tak, powiedzmy najpierw, jak to wygląda od strony formalnej. Jestem przedsiębiorcą, prowadzę dobrze prosperujący biznes. Uważam, że przydałby mi się taki praktykant. Chciałbym go mieć z drugiej półkuli, zyskać nowe doświadczenia. Wiadomo, można sobie tutaj na bazie różnic kulturowych pewnie się wielu rzeczy dowiedzieć. Co mam zrobić? Zgłosić się do Was i? Zgłosić się do nas, umówić się z nami na spotkanie i wówczas sprecyzujemy, jakie są oczekiwania firmy, jakiej osoby firma poszukuje i na podstawie takiego kwestionariusza praktyk my możemy zacząć poszukiwać danej osoby w naszej bazie praktykantów i gdy znajdziemy odpowiednią osobę, zgłaszamy się wówczas do firmy. Firma ma możliwość przeprowadzenia jeszcze rozmowy z tą osobą na przykład na Skype'ie, ma wpływ na wybór tego kandydata. I gdy już kandydat zostanie zaakceptowany, wówczas my jako ISEC zajmujemy się wszystkimi formalnościami wizowymi, formalnościami w bankach na przykład, które są potrzebne do tego, aby praktykant mógł tutaj u nas być. Jak to wygląda od strony finansowej? Bo studenci zazwyczaj przynajmniej nie bywają zbyt majętni. Praktykanci otrzymują wynagrodzenie od firmy, ponieważ oni muszą się sami utrzymać tutaj w Szczecinie, a więc to są koszty mieszkania, wyżywienia i po prostu utrzymania się w naszym mieście. Aha, rozumiem. Czyli firma im płaci i to powinno im wystarczyć na wszelkie sprawy wizowe, o których mówiłaś, które załatwiacie, ewentualny bilet na samolot, żeby tu się do nas, żeby do nas przylecieć. To znaczy bilet, wiza stronie? To już praktykant sam finansuje przed przyjazdem. Sposób. Tak, tak. Te wszystkie formalności już są w jego gestii. Czyli wasza rola ogranicza się głównie do tego, żeby takiego studenta z przedsiębiorcą spotkać i dokładnie. Skomunikować. Dokładnie, tak. Dobrze. Powiedzcie w takim razie, w jakich branżach mniej więcej poszukujecie? Jakie branże macie na uwadze, jeżeli chodzi o tych praktykantów? To obecnie przede wszystkim skupiamy się na przedsiębiorcach, którzy w swoich firmach mają działy marketingu, działy IT. Aczkolwiek tak naprawdę w każdej dziedzinie możemy znaleźć jakiegoś praktykanta, ponieważ studenci, którzy znajdują się w naszej bazie, studiują przeróżne kierunki studiów, więc nie ma z tym żadnego problemu. Wystarczy znaleźć odpowiednią osobę. Może to być również ktoś, kto będzie na przykład uczył języka w szkole językowej. Może to być ktoś z doświadczeniem, z wykształceniem inżynierskim. Naprawdę wybór jest ogromny. Dobrze, porozmawiajmy trochę o liczbach. Jak długo takie praktyki trwać mogą? To minimalny czas praktyk to jest 6 tygodni, praktyki mogą trwać do roku. Jeśli firma będzie zainteresowana dalszą współpracą z praktykantem, może by po tej rocznej praktyce jeszcze samemu się z nią dogadać z praktykantem i zatrzymać go u siebie.
ten sposób. Czy to jest pierwsza edycja tego typu projektu, czy już takie rzeczy robiliście? W sensie sprowadzaliście z studentów? Jest to już kolejna edycja tego projektu. Już mam tutaj w Szczecinie praktykantów, którzy realizują. Rozumiem. To teraz moje drugie pytanie w takim razie. Czy zdarzyło się, że któryś z praktykantów został w Szczecinie na stałe? Tak mu się spodobało? Tak, są tacy z poprzednich edycji, którzy zostali tutaj, założyli nawet rodziny. Międzynarodowy program praktyk trwa już od bardzo, bardzo dawna, więc jeszcze jak ten projekt był trochę w innej formie, to już wówczas byli u nas praktykanci i naprawdę niektórzy z nich tutaj po prostu zostali już na stałe. Super, czyli można powiedzieć, że zajmujecie się de facto ściąganiem wartościowych ludzi do naszego regionu. Dokładnie. Wspierają nasz biznes, jeszcze zakładają rodziny. Bardzo, 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 bardzo zacnie. Jakie to są ilości takich praktykantów? W sensie, o jakich liczbach mówimy? W sensie, to jest 5 osób czy 50? Znaczy, firma może przyjąć jednego praktykanta? Nie chodzi mi o konkretną firmę. Chodzi mi mniej więcej, ile takich osób w ciągu roku na przykład zjeżdża do Szczecina? Jest to na pewno kilka osób. W tej chwili jest u nas praktykantka z Niemiec i wyszukujemy już kolejnych paru osób, między innymi z Hiszpanii, które wkrótce do nas przyjadą. Dobrze, to są studenci zazwyczaj. Czy oni w tym momencie mają przerwę w studiowaniu, czy w jakiś sposób też uczęszczają na zajęcia gdzieś w naszych szczecińskich uczelniach? Nie, oni mają wówczas przerwę w studiowaniu, ponieważ te praktyki wyglądają bardziej jak praca i praktykanci po prostu pracują w pełnym wymiarze czasu zazwyczaj. Dlatego oni albo mają przerwę w studiach, albo są zaraz po studiach i po prostu skupiają się na praktyce tutaj. Aha, ale mam nadzieję, że ci, którzy zostali w Szczecinie i założyli rodziny, to na chwilę wrócili jednak do swojego kraju, skończy studia, nadzieję. Czy porzucili je zupełnie i stwierdzili, nie, na pewno tak że praca było. W Szczecinie jest tak atrakcyjna, że studiować już nie trzeba do końca. Nie, myślę, że skończyli najpierw to, co mieli. Okej, okay. Czyli jednym słowem, jeżeli ktoś ze szczecińskich, zachodniopomorskich przedsiębiorców chciałby takiego praktykanta pozyskać, powinien zgłosić się do Was. Dokładnie tak. No. Super, zachęcamy jak najbardziej. Karolina Rokita i Jan Jędrzejewski byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Teraz mała przerwa, po której porozmawiamy o żeglarstwie. Proszę z nami zostać.